Cześć, tu Adam z Atrakcyjnych Domów. Dzisiaj znajdujemy się około 60 km od Wrocławia w miejscowości Żółkiewka, a to jest budowa atrakcyjnej stodoły w wersji 80-metrowej. Zapraszam. Idziemy sobie otworem wejściowym. Sam montaż rozpoczął się wczoraj o godzinie 7 rano. Dzisiaj już jesteśmy świeżo po montażu, za 2 tygodnie przyjeżdża konstrukcja dachowa, następnie wchodzi dekarz i będzie okres oczekiwania na stolarkę okienną i drzwiową. Zapraszam. Tutaj właśnie znajduje się wiatrołap. Proszę spojrzeć, już mamy przygotowany po pierwsze przepust pod wprowadzenie przewodu zasilającego i tutaj miejsce, tutaj będzie duża szafa, miejsce ukryte, żeby schować, wsunąć tutaj rozdzielnie. Zapraszam do salonu, gdyż całą magią tego projektu jest głównie salon. Salon z wysokim, otwartym sufitem. Proszę spojrzeć na te, tutaj mamy pierwszą ścianę szczytową zewnętrzną, tam mamy ścianę szczytową wewnętrzną i tutaj powstanie tak zwany katedralny sufit. Główną zaletą tego projektu, poza rozkładem, bardzo zresztą przemyślanym, metrażem, ustawnością tego projektu są i tą przestrzenią są też szklenia. Proszę spojrzeć, tutaj mamy ponad 3-metrowe szklenie z wyjściem na taras. Tutaj również znajduje się dosyć spore okno tarasowe i jeszcze u góry mamy okno trójkątne fix, które bardzo dobrze doświetli ten salon. W tej części znajduje się kuchnia. Kuchnia będzie już z sufitem standardowym, na płasko zabudowanym. Tutaj też mamy takie dosyć przyjemne okno z widokiem na późniejszy ogród. Zapraszam, oprowadzę Państwa troszkę po pomieszczeniach. Tutaj znajduje się takie małe pomieszczenie techniczne. Ono jest jako kotłownia, może służyć również za pomieszczenie do przechowywania drobnej ilości narzędzi. Spokojnie tutaj zmieścimy pralkę, suszarkę, pompę ciepła, czy też kocioł gazowy. I tutaj widać, mamy już wprowadzoną wodę, zasilanie wody do budynku. Mamy też otwór na kratkę i też podejście oczywiście kanalizacyjne do właśnie do pralki, suszarki, może jakiegoś zlewu, gdyż to jest ustalane na późniejszym etapie. A tutaj mamy przestronną łazienkę też. Ten projekt w ogóle cechuje się dużą ilością szkleń, żeby był bardzo dobrze doświetlony. Większość szkleń jest do samej ziemi, czyli tutaj specjalnie nie ma żadnych progów betonowych, gdyż wszystkie okna będziemy posadawiać na ciepłej belce z puranitu. Tutaj też mamy podejście, raz, dwa podejścia kanalizacyjne, żeby te wszystkie urządzenia wraz z WC podłączyć. I tutaj mamy dwa pokoje. One mają około 9 m2. Są w formie prostokąta, bardzo ustawne i również też mamy przepiękne okno z widokiem. Tak jeszcze może pokażmy. Wszystkie puszki mam już osadzone na gotowo. Jest rurka do podprowadzenia dołem. I tutaj proszę spojrzeć, jak wygląda właśnie zamek świeżo po zalaniu. On jest tak pięknie ściągnięty, także później gładzią bez problemu będzie można wyrobić ten narożnik. Pokażemy jeszcze. No, drugiego pokoju nie będziemy pokazywać, bo to jest to samo w odbiciu lustrzanym, ale pokażmy tą taką główną sypialnię, która jest zazwyczaj sypialnią rodziców. Ona jest już zdecydowanie większa. No i tutaj mamy świetne miejsce, żeby umiejscowić właśnie taką garderobę, która no, jest dosyć pokaźnych rozmiarów. Są też czasami pomysły, żeby to miejsce troszkę inaczej zagospodarować, na przykład zrobić tutaj miejsce do pracy.